Drodzy Państwo, jako pierwsza wystąpi pani dr Marzena Żylińska z referatem pod tytułem Budząca się szkoła. Dziękuję pięknie. To ja może sobie tu usiądę, co, żebym widziała choć trochę. Raz jako pierwsza, bo ja jestem zawsze ostatnia. O, dziękuję bardzo. Jak widać i jak zostało zapowiedziane, będzie o inicjatywie, o projekcie Budząca się szkoła. Takie nasze logo, które pokazuje ideę, że razem, że to nie tylko uczniowie, że to nie tylko nauczyciele, ale i uczniowie, i nauczyciele, i rodzice, i dyrektorzy, wszyscy ci, którzy tworzą wspólnotę, jaką jest szkoła, a raczej wszyscy, którzy powinni tworzyć wspólnotę, bo dobrze byłoby, gdyby szkoła była wspólnotą i żeby tak funkcjonowała, a nie tak, jak to się dzisiaj niestety często zdarza, że różni uczestnicy tego procesu traktują się z taką pewną dozą, powiedzmy, dystansu, a czasami i obaw pewnych i wobec tego nie działają wspólnie. Kto może zmienić szkołę? Kiedy te osoby, które za chwilę tutaj będą pokazane, o Margret Rasfeld, Stefan Breidenbach i Gerald Hüther, spotkali się 5 lat temu, a może 5,5, w Berlinie na zaproszenie Angeli Merkel. Siedli razem przy jednym stole jako specjaliści, było tam więcej osób. Angela Merkel zaprosiła specjalistów od edukacji, od neurobiologów, ludzi, którzy zajmowali się różnymi, z różnych stron edukacją. To akurat ta trójka siadła obok siebie i po kilku dniach wspólnych obrad doszli do pewnego wniosku. Politycy nie zmienią edukacji. Nie mamy co liczyć na to, że przyjdą politycy, którzy stworzą taką szkołę czy takie warunki dla funkcjonowania szkół, o jakich my marzymy. I jeśli marzymy o pewnym modelu szkoły, dobrym dla nas, to musimy sami wziąć sprawy w swoje ręce. Do takiego wniosku doszli, siedząc na spotkaniu, biorąc udział w dyskusjach zorganizowanych przez polityków. Doszli do tego wniosku, widząc, że politycy nie rozumieją problemów edukacji i próbują naprawiać to, co nie funkcjonuje, za pomocą metod, które do tych problemów doprowadziły. Czyli jeśli dzisiaj nie ma motywacji, to się podnosi standardy i się jeszcze próbuje przykręcać. Jak nie chcą tego robić, to jeszcze mocniej przykręcimy, to jeszcze bardziej nie będą chcieli. I widzimy, że to nie jest droga, że coraz więcej uczniów, coraz większa grupa uczniów odmawia współpracy. No i to jest nie tylko u nas, bo to nie jest problem ani polskiej szkoły, ani niemieckiej szkoły, ani francuskiej, tylko to jest dzisiaj, prawda, problem edukacji jest problemem globalnym. No i stąd się właśnie wzięło, że ta trójka stwierdziła, musimy to zrobić sami, to znaczy każdą szkołę mogą zmienić ci ludzie, którzy tę szkołę tworzą. Po polsku już wyszła książka Budząca się szkoła, może czytaliście już Państwo. Autorami jest dwoje z tych osób, które właśnie w Berlinie się spotkały, Margret Rasfeld i Stefan Breidenbach. Ale wyszła też książka jeszcze jedna, która moim zdaniem, po polsku jeszcze jej nie ma, ale będzie, moim zdaniem jeszcze mocniejsza w wymowie, którą napisali uczniowie pierwszej budzącej się szkoły, a w zasadzie 3 uczennice. 13, 14, 15 lat, napisały książkę o edukacji, jakiej jeszcze nie ma, znaczy dotychczas nie było. I na każdej stronie widać, że jak mądra to książka i że żaden ekspert by tak nie napisał. Młodzież, która zrobiła własny test alternatywny do PiZy, bo mówi, że w PiZie nie pyta się i nie bada się najważniejszych rzeczy. Nie stawia się najważniejszych pytań. A tu oczywiście jednym z założycieli jest Gerald Hüther, więc oni już wiedzą, uczniowie wiedzą, jak ważne są relacje, że nie ma co pracować nad efektywnością uczenia się, jeśli nie ma dobrych relacji. Wobec tego w swoim teście pytają, czy nauczyciele was szanują? Czy nauczyciele są wami zainteresowani jako ludźmi? I wiecie, co większość uczniów odpowiada?
Nie, są zainteresowani tylko wynikami, jakie osiągamy. Czyli jesteśmy traktowani instrumentalnie, jesteśmy tylko narzędziem do tego, żeby szkoła uzyskała w rankingu wysokie miejsce. No, nie musimy sobie tłumaczyć, jak czują się ludzie, jeśli czują się traktowani, znaczy co się dzieje z ludźmi, którzy są traktowani przedmiotowo. I to wszystko, takie testy właśnie przeprowadzają. Wielu dyrektorów nie chce wpuszczać, wielu dyrektorów nie pozwala robić tych testów. Wyniki są opisane w książce My robimy szkołę. To jest trudno przetłumaczyć ten tytuł. Wir machen die Schule, my robimy szkołę, ale my dajemy przykład. Tak, Schule machen znaczy też dawać przykład. Czyli taka gra słów, której się na polski nie, po polsku nie odda, bo albo się tak powie, a tu są oba znaczenia. W tej książce nie ma aż tak dużo informacji o tym, jak te szkoły funkcjonują, bo pamiętajmy, że każda budząca się szkoła funkcjonuje inaczej. Raczej wyjaśniają autorzy, dlaczego ta inicjatywa musiała powstać i dlaczego tak niezmiernie ważne dla każdego społeczeństwa jest zmienienie, możliwie szybka zmiana systemu edukacji. To jest cytat, który pochodzi z tej książki. Przeczytajcie sami. I to napisał jeden z największych niemieckich poetów. Od tego czasu tylko się jeszcze... Tak, niestety. Kim jest Margaret Rasfeld? Jak mówi, 40 lat przy tablicy. Nauczycielka, dyrektorka szkoły, która niesamowicie ostro odbierała to, co mogła obserwować, a mianowicie, że potencjał dzieci w szkołach jest bardzo często niewykorzystywany. I że one są zdolne do niesamowitych rzeczy, ale mogą je robić dopiero wtedy, kiedy stworzy im się ku temu przestrzeń. Jak nie mają przestrzeni, żeby pokazać, co potrafią, to się wydaje, że to są zupełnie przeciętne, albo może i nawet mniej niż przeciętne dzieci. Stefan Breidenbach, jego główne hasło, odejść od ducha konkurencji. Profesor prawa, dziekan na Uniwersytecie Wiadrina, stwierdził, kształcąc studentów prawa, że mają ogromną wiedzę, znają, oni sobie mogą naprawdę przyjąć i wybrać najlepszych, więc mają świetnych studentów, że oni są napakowani wiedzą, ale nie mają kompetencji. A jak człowiek wchodzi między dwie skłócone strony, gdzie emocje sięgają zenitu, to musi mieć niesamowite kompetencje, żeby umieć jeszcze w różnych sytuacjach. No wiemy, że różne specjalności prawnicze, prawda, różnych kompetencji, ale że nie ma kompetencji, że tego się nie kształci. I potem to przenosi na szkołę. To, co on wnosi do tej inicjatywy, to jest zmiana instytucji, zmiana ducha instytucji i bycie w procesie. Świetnie tłumaczy, co to znaczy wejść w proces. To nie jest tak, że dzisiaj mamy szkołę złą, powiemy, a teraz zrobimy dobrą, siądziemy, podyskutujemy, ustalimy, wymyślimy i będzie dobra. Nie, to jest wejście w proces, czyli danie sobie prawa do błędu, reagowanie na błędy, cały czas monitorowanie tego, co się dzieje, bycie razem właśnie wspólnotą, która dąży do ciągłego poprawiania i ulepszania, ale nigdy nie dojdziemy do ideału. Nie mamy się co łudzić, że stworzymy kiedyś szkołę, która będzie szkołą idealną. A jeśli popełnia się gdzieś błąd, to z każdego błędu można się wycofać, to można zacząć jeszcze raz inaczej, ale trzeba mieć takie nastawienie, to znaczy akceptować błędy. To jest niezmiernie ważne, akceptować błędy, bo błędy są czymś immanentnym elementem procesu uczenia się. Więc jeśli szkoła ma się rozwijać, ma się uczyć, to też musimy sobie dać prawo do błędu, tak jak i uczniom musimy dać prawo do błędu, nauczycielom i wszystko, błądzenie jest rzeczą ludzką. Gerald Hüther, profesor neurobiologii na Uniwersytecie w Getyndze, bardzo ważna osoba w tej grupie, ponieważ bardzo się udziela. Od początku niesamowicie się udziela, szkolenia robi dla nauczycieli, cały czas tłumaczy, jak funkcjonuje ludzki mózg, to co już wiemy. I kiedy powstała ta pierwsza szkoła w Berlinie, której dyrektorką jest właśnie Margaret Rasfeld, to mnóstwo jego idei Margaret wykorzystała. To jest, proszę Państwa, szkoła, w której nauczyciele nie nauczają, a uczniowie się uczą. I
możecie sobie wyobrazić, że kiedy wielu ludzi krytycznie nastawionych do innowacji, bo takich jest bardzo wielu, bardzo przyzwyczajonych do tradycyjnego modelu szkoły, słyszało o tym eksperymencie, czytało, no to niemieckie słowo Schadenfreude, prawda, tutaj dobrze pasuje, czekało, no przyjdzie matura, będą zdawać testy, zobaczymy, jak wypadną ci, których nikt nie nauczał i którzy się sami uczyli. Drugie miejsce w Landzie zdobyli, świetny wynik, a w ogóle się nie uczą do testów, w ogóle. Mają, proszę Państwa, różne przedmioty. Mają takie przedmioty jak wyzwania i odpowiedzialność. Margaret Rasfeld mówi, że odpowiedzialność, bycie odpowiedzialnym jest tak samo ważna jak znajomość praw matematyki czy znajomość literatury. Bez tego nie można dobrze funkcjonować, ale tego się nie da nauczyć z książek. Co innego znać definicję, a co innego być odpowiedzialnym. 20 minut, nie zdążę Wam o tym wszystkim opowiedzieć, bo o tej szkole można by opowiadać całe popołudnie. Szkoła fascynująca. Szkoła naprawdę, no właśnie trzy uczennice z tej szkoły piszą książkę, która jest pierwszą w swoim rodzaju taką książką o edukacji i myślę, że każdy nauczyciel z ogromną przyjemnością ją przeczyta. A co do Hüttera, jeszcze trzeba dodać, że właśnie w Niemczech jest, mają to szczęście, że neurobiolodzy włączają się od paru lat w proces szukania nowego modelu szkoły i wspierają rzeczywiście nauczycieli innowatorów edukacji tak, jak mogą. To jest też pojęcie wykreowane przez Geralda Hüttera, kultura rozwijania potencjałów. Każdy człowiek przynosi z sobą jakiś potencjał do szkoły. Każdy ma jakiś talent. Jeśli ktoś dzisiaj ma talent do matematyki, to szkoła ten talent dostrzeże najprawdopodobniej i będzie się mogło to dziecko rozwijać. Ale jest cała masa talentów, których dzisiaj w szkole się nie dostrzega i wobec tego nie rozwija. I wobec tego te dzieci wychodzą, już opuszczają szkołę nie jako dzieci, tylko jako młodzi ludzie, z przekonaniem, że do niczego się nie nadają. Popatrzcie, ilu znacie takich ludzi, którzy zdają maturę i to całkiem dobrze zdają maturę i nie wiedzą, w czym są dobrzy. To jest dramat systemu edukacji. Chodzi o to, żeby przez te 12 lat bycia w szkole móc się przekonać, w czym jestem dobry czy dobra. W którą stronę chciałabym dalej pójść. Ta kultura doceniania, popatrzcie jak, no jesteśmy teraz w okresie przedwyborczym, kiedy czasami emocje sięgają zenitu. Jak patrzymy, jak Polacy z Polakami rozmawiają. Ja czasami sobie myślę, że powinno się wprowadzić cezurę i polityków przed 22 nie powinno się pokazywać w telewizji, bo te neurony lustrzane naprawdę uczą się samych, tak, które się uczą przez współbrzmienie i zarażanie, to czym one mogą się zarażać. Ta ilość agresji, którą mamy wokół siebie, no a jak popatrzymy jeszcze dalej poza naszymi granicami, to widzimy, my musimy coś zrobić, żeby wychować ludzi lepszych niż my. To musi być jeden z celów edukacji. Dzisiaj mamy szkołę poza dobrem i złem. Tego w ogóle nie ma. W budzących się szkołach to jest jednym z najważniejszych elementów, bo co z tego, że ktoś będzie świetnym prawnikiem, ale będzie całą swoją wiedzę prawniczą nie wykorzystywał dla dobra ludzi, tylko właśnie po to, żeby korzystać z tego. I znamy przypadki komorników, prawda, którzy ludzi okradają dzięki temu, że mają taką funkcję, taką pozycję, jaką mają. Ta kultura docenienia tego, co w człowieku dobre, to mogą być szczegóły. Mamy już dzisiaj szkoły, Bożena Będzińska z 81 z Bałut Łódzkich siedzi. U nich już się nie używa czerwonego długopisu do poprawiania błędów, podkreślania. U nich się na zielono zakreśla to coś, co najlepsze. Każdy psycholog wie, że nie można budować na słabościach. Bo na słabościach człowiek się nie rozwinie. Trzeba znaleźć w człowieku mocne strony i budować na tych mocnych rzeczach, pracując wtedy nad tymi deficytami. Ale najpierw muszę wiedzieć, w czym jestem dobra, co mi sprawia przyjemność i na tym budować. I to znaczy, ta kultura doceniania mówi nie tylko znaleźć w każdym człowieku to, co jest jego silną stroną, ale to znaczy dać mu prawo do błędu. Bo jeśli się uczymy, no to musimy popełniać błędy. Te błędy są czymś oczywistym. I strach
strach przed błędem nie może człowieka blokować w tym, żeby robił krok dalej, wychodził poza tę strefę, gdzie się czuje bezpiecznie i musi sobie powiedzieć, może zrobię błąd, ale zaczynam coś nowego. Nawet jeśli zrobię błąd, no to co? To słońce będzie dalej wschodzić, zachodzić, deszcz będzie padać, nic się nie stanie, tak? Po prostu ja się nauczę na tym błędzie. No więc wspólnie odlećmy. Polećmy gdzieś, gdzie szkół jeszcze nie było. Jak my chcemy w Polsce działać? Bo budząca się szkoła... A to mi coś poprzeskakiwało, źle zrobiłam. Trzeba jeszcze po kolei klikać w dobrą stronę. Jak my chcemy w Polsce działać? Nie można, nie ma co mówić o modelu jednym budzącej się szkoły, bo każda szkoła idzie swoją drogą. My jako fundacja, my jako zespół możemy inspirować, możemy dodawać odwagi, możemy wspierać w rozwoju, możemy pokazać filmy z różnych szkół, możemy zaproponować jakieś szkolenie, ale my nie powiemy żadnej szkole, co dla niej będzie, co dla tych ludzi, którzy tę szkołę tworzą, jest dobre. Oni muszą to sami stwierdzić i nikt nie wie lepiej, jak oni sami. Zaczyna się wszystko od arkusza autodiagnozy, który można ściągnąć z naszej szkoły www.budzącasieszkoła.pl. I opowiadała mi koleżanka, która bardzo chciała, żeby jej szkoła przystąpiła, ale nie była pewna, czy znajdzie grupę osób, która by wsparła ten pomysł. Opowiadała mi, że przyszła z tym arkuszem autodiagnozy, no i skoro tak już się narzucała, no to siedli i ten arkusz wypełnili, zaznaczając, że wszystko jest świetnie. Wszystko było genialnie. No więc uznała, że porażka, że nie ma woli, żeby dyskutować, żeby się zastanowić, ale dała ten arkusz rodzicom i swoim uczniom i wywiesiła to w pokoju nauczycielskim. Nic nie mówiąc. Ktoś pierwszy napisał, chyba czegoś nie dostrzegliśmy. Ktoś drugi napisał, chyba brak autorefleksji. I tak po kolei zaczęli się dopisywać i w końcu ktoś napisał, chyba będziemy musieli spotkać się jeszcze raz. I zaczęli rozmawiać. Zaczęli rozmawiać, stwierdzili, że chcą się spotkać z rodzicami. I kiedy się wydawało, że się nie uda, to właśnie się pokazało, że się droga otwiera. Także to jest nasze hasło, że my możemy wspierać, dodawać odwagi, ale swoją drogę każdy musi znaleźć sam. Margaret Rasfeld mówi często coś, co ja też napisałam w mojej neurodydaktyce, kiedy zaczęłam pisać neurodydaktykę, to nie znałam budzącej się szkoły, bo to się tak mniej więcej równo rodziło, że szkoły trzeba wymyślić od nowa, bo poprawianie tego starego modelu, tego starego systemu w zasadzie wzmacnia go. Przyszywanie łatek z nowego płaszcza do starego płaszcza nie ma sensu. Trzeba to na innym fundamencie postawić. Dlaczego? Bo ta tradycyjna szkoła oparta jest na modelu kultury nauczania. Nauczyciel jest tym źródłem wiedzy, nauczyciel decyduje, co będzie, nie muszę wam tłumaczyć, jak scenariusze lekcji wyglądają. Do dzisiaj studenci uczą się pisać scenariusze lekcji, w których co do minuty zaplanowane jest, co uczniowie mają robić i mówić. I potem się mówi, oni w ogóle nie są zainteresowani lekcją, oni w ogóle nie są kreatywni, niczego nie wymyślą. No tak, bo przez 12 lat są przyzwyczajeni do tego, że są prowadzeni, prawda, przez nauczyciela. I mamy metody, popatrzcie, jeszcze lepiej podać materiał, jeszcze lepiej powiedzieć, na co mają zwrócić uwagę, jeszcze lepiej dostarczyć informacji zwrotnej, jeszcze lepiej zmierzyć i podać punkty. A gdzie tu jest miejsce na autonomię ucznia? My dzisiaj wiemy, mózgi ludzi są różne. Struktura mózgu, częściowo geny, w dużej mierze środowisko, jest pochodną tego, jak, naszych aktywności. No jedno dziecko było stymulowane, ma mnóstwo różnych doświadczeń, a inne nie. I teraz struktura tych mózgów uczniów jest naprawdę bardzo różna i sadzamy je w tej samej klasie, bo uznajemy, że mają tę samą datę produkcji i wobec tego będą mogli iść tym samym tempem, robić to samo i pracować w tym samym czasie. To jest nieuczciwe wobec dzieci. To jest po prostu nieuczciwe. Dlaczego nie dajemy im... Jedno jeszcze liczy na palcach, pomaga sobie palcami. Nauczyciel mówi, zostaw te palce, licz w pamięci, kiedy potrzebuje konkretów. Inne już mnoży i się mówi, nie, my jeszcze nie umiemy mnożyć, dodawaj.
jeśli będziemy ciągle wyznaczać cele, to może nie jesteśmy dobrzy ani dla tych słabszych, ani dla tych najlepszych. Dlaczego dajemy sufit? Dlaczego nie dajemy podłogi? Tu zaczynamy, a skoczcie tak wysoko, jak które może. My musimy odejść od tego, że jest jeden dobry model dla wszystkich i są cele, które wszyscy muszą osiągnąć w tym samym czasie. Tu znowu jest taki dla mnie genialny cytat Geralda Hüttera, który napisał kiedyś: trawa nie rośnie szybciej, gdy się za nią ciągnie. My dzisiaj ciągniemy. I wiecie, co się dzieje z trawą, jak się za mocno ciągnie. Co trzeba robić, żeby trawnik był ładny? Trzeba nawozić, podlewać, strzyc. I te źdźbła nie rosną tak samo, a mimo wszystko tworzą razem piękny trawnik. Dlaczego chcemy wymuszać rozwój w tym samym tempie? To jest, powoduje to takie efekty, że wiele dzieci po prostu odrzuca ten model szkoły i do szkoły nie chce chodzić. Czy możliwa jest taka szkoła? No już wam powiedziałam, jest możliwa i takich szkół to nie jest jedna i nie pięć, tylko takich szkół jest wiele. I nam się wydaje, bo często tak jest, że w Polsce nauczyciele mówią, z takimi reakcjami się spotykam, jak to? Sami siedzą w tych edukatoriach i mają się sami uczyć, bo ich tam nikt nie naucza. Oni przychodzą do klasy, wybierają, czy chcą się dzisiaj uczyć matematyki, czy biologii, czy geografii. Idą tam sobie, mają półeczki, wyciągają, znają rozkład materiału, wiedzą, ile zadań trzeba przerobić, z czego. Na przykład z matematyki na tym poziomie muszę przerobić 25 zadań i wtedy idę zaliczać. No bo idzie do nauczyciela zaliczać. I mówią, jak to? Przecież jak oni, nikt ich tam nie pilnuje, no to przecież co? Wezmą sobie komórki, zaczną grać, przyniosą piwo. Tak mnie pytają. Ja ponieważ... Mówię, dobrze, to nie będę odpowiadać, zapytam. Więc pytam tych ludzi ze szkoły Margaret Rasfeld i na to był śmiech, nikt nigdy tak nie zrobił. Nasze wyobrażenia są takie, że jeśli nie będziemy ich pilnować, to będą robić same głupoty. A doświadczenie pokazuje, im mniej ich pilnujemy, tym mądrzej się zachowują i tym rozsądniej podchodzą do swoich obowiązków. Ile mam jeszcze czasu? Jeszcze minutę, wytrzymacie. Na jakich zmiany możemy wprowadzać w zasadzie na wszystkich poziomach? I na poziomie relacji, i na poziomie organizacji życia szkoły, bo bardzo dużo lekcji, zajęć w grupach mieszanych w budzących się szkołach. Odchodzi się od podziału na roczniki. Bardzo dużo lekcji jest metodą projektu, gdzie po prostu się miesza uczniów i nagle się okazuje, że kiedy nie są wszyscy w jednym wieku, to są dużo bardziej, bo kiedy są wszyscy w jednym wieku, są bardziej nastawieni na rywalizację. A kiedy są grupy mieszane, są bardziej nastawieni na współpracę, bo młodszym się pomaga, ale bywa, że młodsi coś tłumaczą starszym. Też tak się zdarza. Bo chodzi o to, żeby szkoła uczyła współpracy, a nie rywalizacji. Ale gdzieś na jakimś poziomie zawsze szkoły napotykają na problem materiałów. Bo jeśli mają pracować samodzielnie, jeśli mają pracować w grupach, a mają zeszyty ćwiczeń, gdzie zadania brzmią tak, połącz albo zakreśl odpowiednią odpowiedź, albo wstaw brakujący element, no to nie ma sensu z takimi materiałami robić pracy grupowej. Wobec tego, jeśli chcemy stworzyć nowy model szkoły, to musimy popatrzeć na materiały zupełnie od innej strony i powiedzieć, potrzebujemy innych materiałów. I to jest to, nad czym ja teraz pracuję. Nowe materiały, które właśnie umożliwią łączenie treści, które umożliwią albo nawet wymagają pracy w grupach, które nie tylko te cele kognitywne realizują, ale gdzie jeszcze są te cele wyższe, które również są w życiu niezmiernie ważne. No i oczywiście ocenianie. To jest ten punkt, który my już w Polsce, myślę, zaczęliśmy tutaj, weszliśmy już na tą drogę, zaczęliśmy się sobie zadawać te pytania. Tylko my dzisiaj jesteśmy na poziomie oceniania, prawda, tej informacji zwrotnej. No oczywiście, że to jest lepsze niż ocena, ale my musimy moim zdaniem iść dalej. Sama informacja zwrotna, czy idea informacji zwrotnej jest taka, że ja ci mówię, dziecko, ja nauczyciel, na co będziesz zwracał uwagę, jaki cel masz osiągnąć i ja ci potem informuję, czy osiągnąłeś, czy nie. Co to znaczy dla uczniów, którzy przychodzą do szkoły z dużymi deficytami i którzy słyszą, no jeszcze to nie tak, to nie tak. Przecież te dzieci dokładnie sobie na podstawie takiej
informacji zwrotnej wyrabiają zdanie o sobie. Nie ma nic gorszego niż w życiu przykleić sobie wewnętrzną etykietkę jestem słabsza od innych, jestem do niczego. My musimy dzisiaj dzieciom dać czas, żeby wyrównały. Po co nam wiedzieć, czy Jasiu jest lepszy od Krzysia, czy od Beatki, prawda? Dajmy im najpierw czas na wyrównywanie deficytów, stymulujmy jak najintensywniej, ale tak jak jest u Marii Montessori. Ja ostatnio byłam w szkole, gdzie mieszana grupa 0-1, czyli zerówka, jedynka i ułamki. Jedna druga, jedna trzecia, jedna czwarta, jedna szósta, jedna ósma, jedna dwunasta. I robili po półtorej godziny działania. I dwoje uczniów, co dziwne, siedmiolatki, to było dwóch chłopców siedmioletnich, nie rozumieli, widać było. Wszystkie pomykały z tymi kółeczkami, które pomagały to zobaczyć, a ta dwójka nie. I pytam nauczycielkę, no i co teraz, jak oni? To nic, my do tego wrócimy później, nie ma problemu. Im się nie mówi, że tego nie zrozumieliście. Trawa nie rośnie szybciej, gdy się za nią ciągnie. Daje się dzieciom czas, żeby dojrzały do pewnych rzeczy i ktoś, kto idzie wolniej, wcale niekoniecznie, to nie oznacza, że on nie zajdzie kiedyś daleko, tylko trzeba mu dać trochę czasu. No i już teraz nie mogę wam dalej mówić, bo zabiorę czas. Czy wszystkiego można się nauczyć z książek? Oczywiście nie. Potrzebna nam jest ten las mieszany, prawda? To odkrzesłowienie uczniów. Wszystkiego w klasie, w szkole się nie nauczymy. Słuchajcie, przykłady. Kiedyś wejdźcie w internecie, poszukajcie. Tam mamy takie dwie nasze bazowe szkoły. Bożena Będzińska tu jest, możecie pytać, może na przerwie. Tam już się bardzo dużo dzieje. Tak samo w szkole w Konstancinie, gdzie już w tej chwili w gimnazjum mają tylko trzy przedmioty, które są ustawione przez szkołę. Nie, cztery. Polski, matematyka, angielski, WF. Resztę sobie ustawiają sami, uczą się w mieszanych grupach, także też już mają edukatoria. Myślę, że to już ruszyło. Jeśli będziecie zainteresowani budzącą się szkołą, wchodźcie na stronę, podchodźcie do nas. Serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję.